Dobry wieczór. Chciałbym serdecznie przywitać wszystkich na kolejnym spotkaniu serii od słowa do słowa. Czas szybko mija, mamy kolejny piątek, kolejny raz możemy rozważać Boże Słowo i na dzisiejszy wieczór wybrałem znowu psalm. Jest to psalm 73. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad jego treścią, ponieważ mówi on nie tylko o tym. Że należy oddawać Bogu chwałę, ale mówi także o pewnych dużo bardziej takich osobistych jeszcze przemyśleniach autora tego, który pisał. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje. Bo zazdrościłem zuchwałem widząc pomyślność bezbożnych albowiem nie mają żadnych utrapień zdrowe i krzepkie jest ich ciało znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi przeto pycha jest ich naszyjnikiem a przemoc szatą która ich okrywa Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic u nich nie znajduje. I mówią. Jakoż by mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, Będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczą, znikają. Giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak ty, panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed tobą. Bo przecież jam zawsze z tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej. A potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeżeli nie ciebie. I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo to ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu, nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Autor tego psalmu w jakiś poetycki sposób wyraża swoje obserwacje życia. Jest to naprawdę niezwykły psalm, bardzo otwarty, w którym Psalmista mówi o swoich rozterkach, mówi o swoich wątpliwościach. Z jednej strony wie, jak wygląda jego życie, i z psalmu wynika, że nie jest to łatwe życie. I przygląda się tym, którzy żyją gdzieś blisko niego, być może nawet, ale ewidentnie widać, że lekceważą Pana Boga. I on nie może tego zrozumieć. Nie może zrozumieć tego, że gdy porównuje swoje życie z życiem tych ludzi, to wszystko wygląda tak, jakby Bóg im błogosławił. Tak jak czytaliśmy w tym psalmie, tak naprawdę w ich życiu są same sukcesy, to pasmo sukcesów, które tak naprawdę czasami nawet pozwala, czy niektórzy ludzie uważają, uprawnia ich do tego, żeby wyciągnąć bardzo opaczne wnioski. Ci ludzie są bohaterami na tej ziemi, ci ludzie są tymi, którym się ludzie przyglądają, podziwiają a nawet w pewnym momencie naśladują. Psalmista też się nad tym zastanawiał. Myślę, że warto wspomnieć, że zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze tak jest, że to nie jest zasadą. Często łamanie Bożych praw pociąga za sobą bardzo nieprzyjemne konsekwencje, jakieś komplikacje, czasami ogromne komplikacje w życiu. Ja nie chciałbym tego bardzo rozwijać, ale, ale chyba nie trudno sobie wyobrazić, jak daleko idące konsekwencje na przykład wnosi w życie zdrada małżeńska. Nawet jeżeli ktoś tłumaczy tę zdradę wielką miłością, którą w końcu odnalazł, to tak naprawdę tragedii wokoło jest bardzo wiele, ale jak powiedziałem, nie chcę tego specjalnie rozwijać. Kiedy dochodzi do rozwodu, kiedy małżeństwo się rozpada, konsekwencje tego dotykają wiele osób. Ale oczywiście możemy mówić o innych takich, można powiedzieć, mniej dotkliwych. Tak się tylko może na pozór wydawać: mniej dotkliwych zdarzeń. Ktoś na przykład plotkuje, ktoś pozwala sobie na pomówienia, ktoś inny kradnie. Ale konsekwencje tego są naprawdę często bardzo nieprzyjemne. Także dla tego, który się ich dopuszcza. Z tym, że psalmista nie o tym mówi. Psalmista zauważa w swoim otoczeniu coś zupełnie innego. Zupełnie innego. Zaczęło mu się chyba wydawać, że pobożność przegrywa z bezbożnością. Pojawiają się w jego życiu wątpliwości, czy w ogóle warto być wiernym Bogu. Wiecie, to jest dramatyczne przeżycie. Kiedy człowiek wierzący chwieje się w swojej wierze, chwieje się w swoim zaufaniu do Boga, do, do tego, co powinien robić. Natomiast psalmista mówi o tym w taki sposób. „Wierz drugi czytam. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje. A w wierszu trzynastym czytamy. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Czy to wszystko co robiłem do tej pory naprawdę było warte tego? Nie wiem co ten człowiek jeszcze myślał, ale wiem, że uczynił coś dobrego. Dobrego w tych swoich wątpliwościach. <laughs> Nie podjął jakiejś nagłej decyzji, takiej podyktowanej emocjami. Natomiast czytamy w Wierszu 16, że ten człowiek, autor tego psalmu, rozważa to, zastanawia się. Czytamy: Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Trudne, owszem, ale on docieka. On się zastanawia. Upływa jakiś czas, nie podejmuje pochopnych decyzji. No i w myśl tych słów, które później w Nowym Testamencie czytamy, Bóg w jakiś sposób odpowiada. Szukajcie, a znajdziecie, mówi Pan Jezus. Pukajcie, a Wam otworzą. Ten człowiek zastanawia się, docieka i Bóg daje mu jakieś myśli. Chyba taki przełomowy werset tego psalmu to. Werset 17, który mówi, dopóki nie dotarł do tajemnic bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Psalmista przestał zastanawiać się nad tą rzeczywistością, którego niewątpliwie niepokoiła, kierując się tylko jakimiś własnymi odczuciami. On nie kieruje się już teraz tylko własnymi wyobrażeniami, wrażeniami. Ale zaczyna myśleć o tym całym zjawisku z innej, z Bożej perspektywy. I dochodzi do bardzo dobrego wniosku. Otóż myśli, że bez względu na to, w jakiej sytuacji by się nie znalazł, to warto wierzyć w Boga. Dlaczego? Powodów jest bardzo wiele. Można wyliczać. Wiele zalet tego, że się wierzy w Pana Boga, ale psalmista zwraca uwagę chociażby na to, że doczesność przemija. Życie chociażby długie kiedyś się kończy. I co wtedy? Kiedy przyjdzie czas na Boży sąd, co czeka ludzi, którzy nie mają żadnej nadziei w Bogu? Kiedy przyjdzie taki czas, kiedy Bóg będzie udzielał życia wiecznego tym, którzy Mu ufają? Na co mogą liczyć ci, którzy tak naprawdę w, Boga, w stronę Boga nigdy nie spoglądali? Szczęście, jak zauważa psalmista, teraz już dużo mądrzejszy, otóż mówi, że szczęście jest tak naprawdę krótkotrwałe, a koniec ludzi, którzy układają sobie wszystko bez Boga, jest naprawdę żałosne. Natomiast myślę, że jako ludzie wierzący musimy spoglądać musimy chyba powinniśmy spoglądać na tą zaletę, na tą radość, błogosławieństwo życia z Bogiem nie tylko z perspektywy wieczności. To nie jest tak, że teraz nic, a w przyszłości wszystko. Otóż, otóż tak naprawdę jest wiele dobrych stron takiego, takiego błogosławieństwa Bożego w tym doczesnym życiu, teraz już. Psalmista na przykład ja przytoczę ponownie słowa, chociażby od werseta, wersetu 24, które to słowa brzmią tak. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie. I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. No i chyba, jak dla mnie przynajmniej, najpiękniejsze słowa na samym końcu tego psalmu. Lecz moim szczęściem być blisko Boga pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Psalmista nie ma wątpliwości, że Bóg jest, Bóg wspiera, Bóg pomaga, i po takiej głębszej refleksji zauważa, że tak naprawdę to, co jest naprawdę szczęściem w życiu, go nie omija. Czy w tej chwili, kiedy doszedł do takich przekonań, zmieniło się diametralnie jego życie? Albo życie tych, których ogląda i mówi dlaczego, dlaczego im aż tak dobrze się wiedzie? Otóż nie wiem, czy zmieniło się ich życie. Być może nie. Ale czytamy o psalmiście, który potrafił z zaufaniem przyjąć kolejny dzień życia, wdzięczny, że Bóg jest blisko. Bo tak naprawdę przesłaniem tego psalmu jest to, że Bóg jest i pozostanie taką najwyższą wartością w życiu człowieka. Bo Bóg jest dobry sam w sobie. Bóg, w którego wierzymy, to Bóg miłości, Bóg dobroci, Bóg w obliczu którego naprawdę jesteśmy ubłogosławieni. I życie może nasze nie musi wyglądać zawsze tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, ale to nie znaczy, że Boga w tym życiu nie ma. Kiedy psalmista zaczął tak myśleć? Kiedy Bóg w jakiś cudowny sposób otworzył mu nowy sposób myślenia. Jak to się stało? Nie wiem. Ale prawdopodobnie te myśli, które gdzieś go niepokoiły, musiały w końcu kierować się w stronę tego, co mamy w Słowie Bożym. To jest takie objawione no, słowo od Boga. Prawda, która mówi nam dużo o Bogu, o naszym życiu, o Bożych planach. I myślę, dlatego też sięgamy w naszych rozważaniach, no, tych, które mamy właśnie, w piątkowe wieczory do Słowa Bożego za każdym razem, a tytuł naszych spotkań to jest od słowa do słowa. Wracamy do tego słowa, które jest rzeczywiście odpowiedzią na różnego rodzaju pytania. Także dałby Bóg, abyśmy naprawdę mogli ufać mu w każdym czasie, tak jak kiedyś powiedział psalmista, byśmy potrafili cieszyć się Jego obecnością. I wiedzieć, że On jest bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteśmy, ponieważ On nigdy nas nie opuszcza. I w Słowie Bożym nas o tym bardzo często przekonuje i zachęca do tego, byśmy wierzyli i Mu ufali. Niech ten piątkowy wieczór, niech ten piękny dzień, który się rozpoczyna, będzie czasem naprawdę takiego dobrego myślenia, myślenia o Bogu. W takim życiu i w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy. Bo Bóg był i jest naszą najwyższą wartością. Amen.